Witam w strefie 11. Człowiekowi od zawsze towarzyszy lęk przed manipulacją, strach przed tym, że ktoś może wpływać na nasze życie, sterować dokonywanymi przez nas wyborami, zarówno tymi codziennymi, zwykłymi, w urzędach, sklepach, na ulicach, lecz także tymi niezmiernie ważnymi, które decydować mogą o przyszłości naszej i naszych bliskich. Czy zawsze wybieramy to, czego rzeczywiście chcemy? To, co naprawdę jest dla nas najlepsze? Czy istnieje możliwość manipulacji takimi wyborami? Czy ktoś może je w jakikolwiek sposób kontrolować? W jaki sposób można wpływać na podejmowane przez nas decyzje? Czy ktoś robi to bez naszej wiedzy? Już dziś miliony telewidzów wezmą udział w historycznym eksperymencie, jakiego jeszcze nikt nigdy nie przeprowadził. Pokażemy Państwu nieemitowane dotąd specjalnie spreparowane materiały filmowe. Sprawdzicie Państwo sami, czy manipulacja naszym zachowaniem jest możliwa. Panowanie nad ludźmi to niespełnione marzenie możnych tego świata, którzy wszelkimi sposobami próbują podporządkować sobie masy. Umiejętność manipulacji ludzkim zachowaniem to dla nich najbardziej pożądana i najdroższa z tajemnic współczesności. Otwiera bowiem możliwość nieograniczonej władzy i bogactwa. Naukowcy dowodzą, że preparowanie dźwięku i obrazu może być środkiem do tego celu. Dotykamy oto sekretów, których stosowanie może być ogromnie niebezpieczne. Czy mamy jednak pewność, że stosowane nie są? Październik 1995 rok. Będę się czuł coraz lepiej. Dostanę cokolwiek zapragnę. Takie i inne sygnały podprogowe wysyła do podświadomości dzieci gra, która zostanie wypuszczona w przyszłym miesiącu na rynek brytyjski. Czerwiec 1996 rok. Poseł oficjalnie przeprosił firmę za przykrości, jakie mogły zaistnieć w następstwie jego podejrzeń. Przed miesiącem stwierdził, że w jednej z reklam emitowanej przez telewizję pojawia się na poziomie podprogowym logo konkurencyjnej stacji. Sierpień, rok 2000. Rosyjskie Ministerstwo do Spraw Prasy, Telewizji i innych środków przekazu zawiesiło koncesję dla lokalnej telewizji ATN w Jekaterynburgu. W jednej z reklamówek emitowanych przez stację znalazł się przekaz podprogowy „Sieć i oglądaj ATN”. Takie informacje pojawiają się w mediach coraz częściej, a zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zakazana jest reklama oddziaływująca w sposób ukryty na podświadomość. Prawo na całym świecie próbuje chronić odbiorców przed filmami zawierającymi przekaz podprogowy. Choć tak naprawdę niezmiernie trudno jest go wykryć. Mówimy bowiem o wizerunkach pokazywanych tak krótko, że są niewidzialne dla ludzkiego oka. Poza tym nikt jeszcze dokładnie nie sprawdził, jaką moc oddziaływania na nasz mózg ma ukryty obraz lub dźwięk. Naukowcy twierdzą jednak, że zagrożenie jest jak najbardziej realne, a próby łamania obowiązującego na całym świecie prawa są tego najlepszym dowodem. Wykorzystanie obrazu i dźwięku jako środka oddziaływania na podświadomość niesie bowiem nieograniczone wręcz możliwości manipulacji zachowaniem odbiorcy. Nie jest to zresztą pomysł nowy. Niczym innym jak pobudzaniem podświadomości były wszak bębny zagrzewające niegdyś wojowników do boju. A przecież technika XX wieku dysponowała nieporównywalnie lepszymi instrumentami. Propaganda Rosji radzieckiej i faszystowskich Niemiec wykorzystywała w trakcie wieców megafony do emitowania sygnałów podprogowych, skutkiem czego tysiące fanatycznych wyznawców Hitlera i Stalina gotowych było zrobić wszystko dla swoich wodzów. Koniec stulecia przyniósł całkowicie nowe środki przekazu, a w związku z tym zupełnie nowe zagrożenia. Film, telewizja, radio, komputery dają całkiem nowe możliwości techniczne, a manipulacja ludzkim postępowaniem pozwoliłaby zarówno sięgnąć po władzę, jak i przyniosłaby ogromny zysk finansowy. Wiek XXI to czas coraz doskonalszych technologicznie mediów elektronicznych. Istnieją perfekcyjne możliwości preparowania filmów. Istnieją również znakomite sposoby ich prezentacji. Nowa era w dziedzinie przekazu obrazów stała się faktem. Obrazy i dźwięki działają na nas codziennie. To one w największym stopniu wpływają na podejmowane przez nas decyzje. W latach 50. w Stanach Zjednoczonych
Przeprowadzono pierwsze udane próby preparowania filmów tak, aby działały na podświadomość odbiorcy. Taki typ przekazu zwany jest podprogowym i w wielu krajach jest prawnie zakazany. Próby preparowania filmów przeprowadzono również w Polsce. W Krakowie zespół naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem doktora Bogdana Kwarciaka przygotował przekaz podprogowy i przedstawił go widzom podczas 9. Festiwalu Reklamy. Doktor Bogdan Kwarciak jest psychologiem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielu uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, a także doradcą wielkich międzynarodowych korporacji. Od wielu lat bada problem przekazu podprogowego i związanej z tym możliwości manipulowania ludzką psychiką. Myślę, że to zagadnienie w podręcznikach i w artykułach traktuje się jako pewną ciekawostkę. Często wraca się do niego z tego powodu, że oczywiście klienci się denerwują, boją się tego, że ktoś będzie próbował manipulować ich zachowaniem. Również pewne nawet psychozy czy histerie pojawiają się przy okazji wyboru, bo wtedy zazwyczaj społeczeństwa boją się tego, że mogą być manipulowane przez nieodpowiedzialnych polityków. Strach bardzo dobrze się sprzedaje. On zawsze stwarza takie wrażenie, że coś się dzieje. Podejrzewam, że manipulowanie ludźmi jest zawsze pewnym marzeniem niektórych osób, na przykład polityków, czy też przedstawicieli świata reklamy. Myślę, że moda na to wzięła się po prostu z nadziei, że będzie można na zachowanie klienta wpływać prosto, łatwo, przy czym bardzo trudno powiedzieć, czy przypadkiem nie zajmujemy się rzeczami, które są niebezpieczne i które oczywiście w związku z tym powinny być w jakiś sposób prawnie zakazane. Wszystko zaczęło się w roku 1957 w Stanach Zjednoczonych, kiedy to właściciel agencji reklamowej James Vicary przeprowadził eksperyment na około 50 tysiącach widzów kin w New Jersey. Polegał on na spreparowaniu taśmy filmowej w taki sposób, by zawierała sugestie dotyczące jedzenia prażonej kukurydzy i picia popularnego napoju. Ku zaskoczeniu wszystkich, bezpośrednio po eksperymencie zanotowano ponad 50% wzrost sprzedaży kukurydzy i 20% wzrost sprzedaży napoju w okolicznych sklepach. Szefowie wielkich korporacji zdali sobie sprawę, że mają oto w ręku instrument, który może być decydującym w walce o klienta i może zmienić oblicze międzynarodowej gospodarki. Docieranie do ludzi poza ich świadomością zafascynowało wielkich tego świata. Manipulacja na tak olbrzymią, niewyobrażalną wręcz skalę otwiera bowiem nieograniczone możliwości ingerowania w życie zwykłych ludzi. O tym, jak wielkie niebezpieczeństwo niesie ze sobą ten typ przekazu, miano przekonać się niebawem, kiedy to po premierze płyty jednej z grup rockowych, w której umieszczono podprogowo sugestię dotyczącą samobójstwa, popełniło je dwóch fanów zespołu. Wtedy właśnie wstrzymano wszelkie badania, a prawnicy rozpoczęli działania dążące do delegalizacji przekazu podprogowego. Dopiero niedawno w Polsce eksperymenty zostały wznowione. Ponieważ w naszym kraju pojawiały się głosy pełne obaw o działanie wpływów podprogowych na zachowanie konsumenta, w roku 1998 przeprowadziłem eksperyment, który miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy taki wpływ rzeczywiście istnieje. Eksperyment był przeprowadzony w lutym roku 1998. Polegał na przedstawieniu osobom badanym bodźców podprogowych. Były to bodźce pojawiające się mniej więcej co sekundę przez 26 minut projekcji filmu i celem tych bodźców było nakłonienie widowni, by kupiła loda. To był z jednej strony wizerunek samego loda, z drugiej strony sugestywny napis "zjedz loda". Pod wpływem tych badań okazało się, że nie zanotowaliśmy żadnego wpływu bodźców podprogowych na zachowanie osób, które były tym bodźcom poddawane. Zaledwie 4% osób miało jakiekolwiek skojarzenie z jedzeniem loda, natomiast tak naprawdę to sprzedaż lodów, które oczywiście oferowaliśmy w pewnym miejscu niedaleko sali kinowej, w ogóle się nie zwiększyła, ona była minimalna. Dlaczego krakowski eksperyment się nie powiódł? Czyżby zjawisko opisywane przez tylu naukowców było po prostu fikcją? Psycholodzy i socjologowie całego świata alarmują, że zagrożenie reklamą podprogową jest jak najbardziej realne. Tymczasem próba przeprowadzona przez doktora Kwarciaka wykazała jej znikomy wpływ na podejmowane przez ludzi decyzje. W Strefie 11 witam psychologa panią Barbarę Worgacz. Pani Barbaro, na czym ta reklama podprogowa polega?
W istocie można powiedzieć, że reklama podprogowa polega dokładnie na tym samym, na czym każda inna forma reklamy, z jedną różnicą. Oddziałuje ona na nasz umysł, na naszą psychikę w taki sposób, że nie jesteśmy tego świadomi. I jak to się w praktyce robi? Jak to się realizuje? W praktyce realizacja jest bardzo prosta. W dowolny materiał filmowy można wmontować pojedyncze klatki obrazu statycznego, nieruchomego, które będą eksponowane przez tak krótki okres czasu, że widz w ogóle nie zobaczy tej klatki, nie będzie świadomy tego, że na jego oczy działa dodatkowy obraz. W żaden sposób nie możemy tego zauważyć? Nie możemy tego zauważyć, ponieważ klatka taka eksponowana jest tak krótko, że nasze oko nie jest w stanie zarejestrować tego w sposób świadomy. A zatem skoro nic nie widzimy, jak to się dzieje, że taka niewidoczna dla nas sugestia w rzeczywistości na człowieka działa? Bodziec w postaci takiej właśnie klatki, takiego obrazu, stosowany jest w ciągu filmu wielokrotnie. Ta ekspozycja powtarza się co jakiś czas, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset nawet razy. W efekcie następuje tak zwane sumowanie się bodźców podprogowych, ale cały czas poza naszą świadomością. Wystarczy sobie uświadomić, żeby zobaczyć czarno na białym, że to doskonale działa. Mnóstwo razy jest tak, że koncentrujemy się na czymś, a w tle słuchamy radia czy jakiejś tam muzyki. My sobie w ogóle możemy nie zdawać sprawy z tego, że słyszymy określony utwór muzyczny. Jeżeli ktoś nas zapyta, czy go znamy, my go nie znamy, prawda? Powiemy, że nie. Nie pamiętamy, że on do nas w ogóle dotarł. Natomiast okazuje się, że po jakimś czasie my go nawet nucimy. Skąd ja to znam? W jakiś sposób w naszym umyśle zostały zakodowane bardzo podobne lub nawet identyczne obrazy. I rozpoznajemy to jako znane nam. Mamy poczucie, że znamy to, chociaż jednocześnie towarzyszy nam cały czas przekonanie, że nigdy tego tak naprawdę świadomie nie odebraliśmy, nie doświadczyliśmy. Wszystkim nam się to zdarzyło. Dlaczego zatem ten eksperyment się nie powiódł? Wie pan, o żadnym eksperymencie nie można powiedzieć, że się nie powiódł. Każdy eksperyment ma jakiś określony wynik. Ten eksperyment prowadzony przez doktora Kwarciaka również miał wynik. Okazało się, że w tej sytuacji taka liczba ludzi, na którą podziałano takim, a nie innym bodźcem, po prostu nie zareagowała w sposób, który mógłby udowodnić istnienie silnego oddziaływania reklamy podprogowej. Ale wydaje mi się, że również nie udowodnił, że nie jest to możliwe. Być może zastosowanie innych bodźców, być może zastosowanie tego wobec większej grupy ludzi w różnych okolicznościach. A jeżeli ten sposób reklamy działa, jest skuteczny, jakie mogą być efekty jej działania? Cóż, wydaje mi się, że mogą być dokładnie takie same jak działania reklamy w ogóle. Na czym polega niebezpieczeństwo? Na tym otóż, że przed reklamą, którą świadomie odbieramy, człowiek rozsądny, myślący może się bronić za pomocą krytycyzmu swojego myślenia. Może poddawać ocenie to, co płynie do niego z telewizji, z radia, z plakatów itd., itd. Przy reklamie podprogowej niestety jesteśmy takiej możliwości pozbawieni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Postanowiliśmy sprawdzić, czy przekaz podprogowy może stanowić aż takie zagrożenie dla naszej stabilizacji. W związku z tym przeprowadzimy eksperymenty mające dać ostateczną odpowiedź na pytanie o skutek działania przekazu podprogowego. Nasze badania będą tym bardziej wiarygodne, że oprócz grupy studentów weźmiecie w nich udział także Państwo. Miliony osób przed telewizorami. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. To właśnie tu postanowiliśmy przeprowadzić nasz eksperyment. Tutaj, w Instytucie Nauk Społecznych, wykładowcą jest psycholog pan dr Andrzej Augustynek, autor wielu prac naukowych i publikacji na temat przekazu podprogowego. Jego wykłady dotyczą manipulacji i prób wpływania na podświadomość człowieka. W trakcie jednego z nich przedstawiliśmy studentom film zawierający taki przekaz. Przedstawimy go również Państwu przed telewizorami, byście sami mogli ocenić, czy działanie przekazu podprogowego jest faktem. Dzisiaj chciałbym mówić krótko o zagadnieniu oddziaływań podprogowych. Nie da się ukryć, że dla wielu ludzi lęk przed tym, że są manipulowani, jest czymś istotnym w życiu. Szczególnie ten lęk jest wtedy silny, kiedy dotyczy manipulacji dokonywanej poza naszą świadomością, kiedy nie możemy sobie uświadamiać faktu, że jesteśmy manipulowani. Korzystając z możliwości technicznych i najnowocześniejszego sprzętu, jakim dysponuje Strefa 11, spreparowaliśmy film, w którym zakodowaliśmy niedostrzegalny gołym okiem obraz.
proszę obejrzeć w skupieniu ten specjalny materiał, a następnie wraz ze studentami odpowiedzieć na zadane pytanie. Widzieliście Państwo właśnie, wraz ze studentami Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalnie przygotowany film. Zakodowany został w nim tylko jeden z pięciu przedstawionych tutaj wizerunków zwierząt. Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, który z tych wizerunków wydaje się Państwu znajomy? Eksperyment, w którym bierzecie Państwo teraz udział, wykaże, czy możliwe jest wpływanie za pomocą spreparowanych obrazów na psychikę człowieka. Na pewno zadajecie sobie Państwo pytanie, czy odpowiedź Wasza i studentów AGH będzie zgodna z sugestią zawartą w filmie. Jeżeli tak się stanie, uzyskamy niezbity dowód na to, że manipulowanie naszą psychiką, a co za tym idzie naszym postępowaniem, jest możliwe. Już za chwilę w Strefie 11 sprawdzicie Państwo sami, czy można nami manipulować. Może wpływać na podejmowane przez nas wybory. Byliście Państwo świadkami unikatowej próby. Po raz pierwszy w historii telewizji przeprowadziliśmy eksperyment na tak wielką skalę, a wszyscy, którzy nas w tej chwili oglądali, wzięli w nim udział. Czy eksperyment się powiódł? Studenci Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej wypełnili przygotowane wcześniej ankiety. Czy w swoich odpowiedziach wskażą ten rysunek, który zawarliśmy w materiale filmowym, a który był przecież zarówno dla nich, jak i dla Państwa niewidoczny? Kto napisał, że A? Niech podniesie rękę. Raz, dwa, trzy, cztery. Większość z nich zaznaczyła odpowiedź C, a więc znajomym wydał się im wizerunek kota. Państwu zapewne też, bo ten właśnie rysunek wmontowaliśmy w obejrzany przez studentów i przez Państwa film. Czy zatem przekaz podprogowy jest faktem? Wyniki nie są jednoznaczne, chociaż interesujące. W ponad 50% przypadków osoby wskazały na rzeczywiście to, co było zakodowane. Wydaje mi się, że powtórzenie eksperymentu na większej grupie za tydzień w troszkę zmienionym układzie da nam więcej informacji. Zgodnie z sugestią doktora Augustynka, tydzień później wróciliśmy na jego zajęcia. Pan doktor w ciągu tego tygodnia przeprowadził próbę, podczas której pokazał innej grupie studentów ten sam film, lecz już bez wmontowanego wizerunku kota, a następnie zadał identyczne pytanie o znajomy obraz. Odpowiedzi rozłożyły się równomiernie, a więc kot nie kojarzył się nikomu bardziej niż inne zwierzęta. Wyklucza to zatem przypadkowe powiązanie czarnego kota z prezentowanymi w filmie nieszczęściami. Na wieść o prowadzonych przez nas badaniach sala wykładowa wypełniła się po brzegi. Studenci nie wiedzieli jednak, jakiego rodzaju eksperyment będzie przeprowadzany. Nikt oprócz doktora Augustynka nie wiedział o wmontowanym wizerunku kota.
Nie ujawniliśmy tego specjalnie, aby każdy z nich odebrał spreparowany materiał niczym zwyczajny film, tak jak normalny kinowy widz. Dzisiaj znowu kontynuujemy zagadnienie manipulacji. Wykład będzie połączony z przeprowadzeniem pewnego eksperymentu i to w pewnym sensie nowatorskiego. Za chwilę oglądną Państwo film. Co zrobić po filmie, to się Państwo dowiedzą. Rozpoczęliśmy projekcję. Czy eksperyment przeprowadzony na niezdającej sobie sprawy, na czym ma on polegać, dużej grupie ludzi może się powieść? Czy faktycznie niewidoczny gołym okiem rysunek może być kodowany w naszych umysłach? Czy też wyniki sprzed tygodnia były tylko przypadkiem? Również tym razem, po zakończonej projekcji, dr Augustynek rozdał ankiety, które zawierały identyczne pytanie. Proszę, obserwując to, stwierdzić, który z tych obrazków wydaje Wam się znany i jest rozpoznawany. Jeżeli badani wskażą wizerunek kota i zaznaczą odpowiedź C, udowodnią, że przekaz podprogowy istnieje, a co za tym idzie, możliwość manipulacji ludźmi staje się faktem. Kto uważa, że w film został wmontowany rysunek A? Rysunek B? C? 60% badanych wskazało sugerowany rysunek. To bardzo wysoki procent, a przecież studenci nie widzieli ukrytego wizerunku. Nie widziałem tego kota, zakreśliłem odpowiedź C. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, po prostu. Wyniki eksperymentu świadczą niezbicie, że spreparowane obrazy działają na naszą podświadomość. Mamy oto w ręku szalenie niebezpieczną broń, która przecież nie zabija, lecz wpływa na naszą psychikę tak, jak chce tego jej twórca. Jeżeli taki właśnie jest skutek zastosowania przekazu podprogowego, to proszę sobie wyobrazić, jakie niebezpieczeństwo czyha na nas, zwykłych śmiertelników, na każdym kroku, przy każdym kontakcie z jakimkolwiek filmem, który bez naszej wiedzy został odpowiednio spreparowany. Najbardziej pożądany sekret współczesności, umiejętność manipulacji ludzkim zachowaniem jest już znany, a jego użycie wielce prawdopodobne. Jedyną tajemnicą pozostaje tylko to, kto, kiedy i na jaką skalę ową wiedzę skutecznie wykorzysta.